Za nami dni Korsz 2018. Pierwszy dzień Święta Miasta był bardzo atrakcyjny. Występy młodych artystów z Bagratonowska i zespołów muzycznych zapewniły dużą dawkę wrażeń. Zabawę rozpoczął zespół Kamel. Gwiazdą wieczoru była formacja Czarno-Czarni. Oh!
zamknij, by nie zostawił mnie. Nie oddam to panom, że jest, nie oddam to darów, to jest. Ten promocy zamknij, by nie oszukał mnie. Tylko zmian, demonce, bawi się, ma wesoły plan. Straszy już 300 lat, pragnie tylko zmian. Moi drodzy, Miejski Ośrodek Kultury w Kosze wita bardzo serdecznie wszystkich rodziców, wszystkie dzieci, młodzież, która przybyła dzisiaj tutaj oraz wszystkie rodziny i również gości, którzy przybyli na nasze obchody. Drugi dzień świętujemy rocznicę istnienia naszej miejscowości, 56. rocznica. Także już za chwileczkę, tak jak wspomniałem, młodzi artyści z Miejskiego Ośrodka Kultury w Kosze pod okiem swoich instruktorów zatańczą, zaśpiewają tutaj dla nas obecnych na tym publicznym miejscu spotkań. Następnie zaprezentują się koszenianki również z Miejskiego Ośrodka Kultury w Kosze, recital Sandry Stadnik i oczywiście gwiazda wieczoru, zespół Imperium.
Zaśpiewałem przede wszystkim nasze, wiesz, te najstarsze przeboje. Żółte tulipany, wiorą światła, czekam na miłość, czas rozstajnych dróg. No i parę nowych piosenek, każdy będzie wesoło, każdy będzie mógł pośpiewać razem z nami. Tylko to między nami, co nas kusi i mami, tylko to wasze jest, tak potrzebnie, a nic mamy. Halina, słuchajcie, kiedy padnie słowo Halina, krzyczymy je razem, dobra? Halina? Halina! Halina! Już nie zostawisz mnie, Halina, teraz znowu będę, Halina, nic nie pomoże mi, Halina, ja muszę z tobą być, i to robię numer, Halina, jeszcze raz, Halina. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Korsz, wszystkich, którzy słuchają muzyki, którzy pamiętają nasz zespół. Słuchajcie nas dalej.